Cześć kochani, witam Was gorąco w pozytywnej kuchni. Mam dzisiaj dla Was znowu przepis na ciastka i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby, żeby tym razem pojawiły się na pozytywnej kuchni takie ciastka, które są troszeczkę bardziej dietetyczne, troszeczkę zdrowsze, chociaż wiadomo, no ciastka, które są słodzone cukrem, generalnie naszej diecie i naszej figurze nie służą, ale to są ciastka owsiane, które są przygotowane po pierwsze bez jajek, więc nadadzą się świetnie dla tych z Was, którzy mają alergię na jajka. Po drugie, to są ciastka, które są upieczone z dodatkiem mąki pszennej razowej, więc te węglowodany z tych ciastek trochę wolniej się będą uwalniały. Są posłodzone brązowym cukrem. Można do ich przygotowania wykorzystać też rodzynki i na przykład gorzką czekoladę pokrojoną w kostkę, ale to są opcjonalne składniki. Ja tutaj akurat je dodam, ale i bez nich te ciastka też będą bardzo smaczne. I oprócz tego dodałam do tych ciastek też otręby pszenne. Także to są ciasteczka, które mogą być nie tylko deserem, ale mogą też być taką alternatywą dla standardowego śniadania, na przykład dla śniadania kanapkowego, czy naleśnikowego, czy jajecznicy, bo dwa takie ciasteczka, one są dosyć grube, można sobie zjeść razem z szklanką jogurtu naturalnego, albo popić je szklanką mleka i do tego zjeść jakiś owoc. Moim ulubionym zestawem jest zestaw dwóch ciastek, szklanki jogurtu naturalnego i jabłka, a ciekawa jestem, z czym Wy byście je zjedli. Także jeśli Wy próbujecie, dajcie mi znać, czy się udały i z czym je zdecydowaliście się podać. A ja Was zapraszam też na pozytywną kuchnię po więcej przepisów kulinarnych i życzę Wam udanego weekendu. Masło, które godzinę wcześniej wyjęłam z lodówki, rozmiksowuję na taki puszysty krem, a potem dodaję cukier i znów miksuję tak, żeby oba składniki się połączyły. Do maślanej masy dodaję teraz ekstrakt waniliowy i wbijam jedno jajko albo wlewam 3 łyżki syropu klonowego i 1 łyżkę wody. Syrop klonowy można zastąpić miodem. Całość znowu ucieram tak, żeby wszystkie składniki się połączyły i żeby powstała jednolita masa. Ekstrakt waniliowy można zastąpić innym aromatem, na przykład rumem albo ekstraktem z migdałów. Do utartej masy maślanej można teraz dodać wszystkie pozostałe składniki, czyli płatki owsiane, otręby pszenne, mąkę pszenną razową i proszek do pieczenia. W mikserze trzeba zmienić mieszadła na te w kształcie świderków i można teraz dokładnie wymieszać wszystkie składniki, tak żeby potem można było dodać na sam koniec opcjonalne dodatki, na przykład opłukane w zimnej wodzie i bardzo dobrze odciśnięte rodzynki oraz pokrojoną w kostkę obok około 5 mm gorzką czekoladę. W tym momencie warto nastawić piekarnik na 180 stopni Celsjusza i na dwie blaszki, po 12 sztuk na każdą, nałożyć łyżką ciastka. Trzeba je uformować, delikatnie zaokrąglić i lekko spłaszczyć i piec przez około 15 do 20 minut na złocisty kolor. Wyjęte po pieczeniu będą miękkie, trzeba je zostawić do wystudzenia, całkowicie zimne stwardnieją. A może macie pomysły na inne dodatki do takich ciastek? Podzielcie się nimi w komentarzach. Dzięki za uwagę i powodzenia!